Tytuł kursu: Roboty tapeciarskie. Moduł: Narzędzia i sprzęt do robót tapeciarskich. Temat: Tapetowanie bordiur i rogów pomieszczeń. Witam, mam kilka pytań. Dziękuję, że znalazł Pan czas. Dzień dobry. Proszę śmiało pytać, chętnie odpowiem. Proszę mi powiedzieć, czym jest tapeta i czy tapetowanie jest popularne? W dzisiejszych czasach tapetowanie stało się znowu bardzo popularne. Tapeta jest materiałem służącym do obicia ścian wnętrza mieszkalnego. Obecnie większość tapet posiada wierzchnią warstwę z tworzywa. Najczęściej jest to spieniony winyl, co czyni, że tapeta jest bardziej odporna na uszkodzenia. Jeżeli chodzi o tapetowanie w miejscach trudno dostępnych, to mamy kilka takich miejsc w pomieszczeniu. Chociażby tapetowanie bordiur i naroży nie jest rzeczą prostą. Jak sprawa wygląda z tapetowaniem bordiur? Jeżeli chodzi o tapetowanie bordiur, to mamy dwa sposoby. Pierwszy. Jeżeli bordiura jest przyklejana wokół drzwi lub okna, należy przykleić dwa kawałki bordiury, tak aby ich brzegi nachodziły na siebie. Nożem odciąć niepotrzebne krawędzie i usunąć je. Wytrzeć świeże ślady kleju. Drugi. Jeśli bordiura przyklejana jest w charakterze lamperii na 1/3 wysokości ściany lub pod sufitem, należy ołówkiem wyznaczyć poziomą linię na tapecie. Jak tapetować rogi pomieszczeń? Tapetowanie rogów pomieszczeń należy wykonać w następujący sposób. Przyklejamy bryt w rogu pomieszczenia tak, aby kilka centymetrów tapety nachodziło na prostopadłą ścianę. Kilkucentymetrowa krawędź następnego brytu powinna nachodzić na bryt przyklejony już w rogu. Aby prawidłowo przykleić ten bryt, należy użyć pion. Kolejno przyciąć nożem dwie nachodzące na siebie warstwy tapety wzdłuż linijki. Zdjąć odcięty pasek, podtrzymując tapetę linijką. W ten sposób tapeta nie podrze się. Następnie podnieść lekko krawędź tapety, by zdjąć drugi odcięty pasek, a następnie wygładzić brzegi. Świetnie, teraz już wszystko wiem. Dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi. Cieszę się, że mogłem pomóc. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.